i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Postawa wdzięczności wypływa ze świadomości, że jesteśmy obdarowani. I właśnie w takiej postawie dzisiaj, jako nasze zgromadzenie liturgiczne, stajemy wobec dobrego, miłosiernego Boga, aby wyrazić naszą wdzięczność za te 130 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Zębie. To jest kilka pokoleń. Wiemy, że Bóg posługuje się ludźmi, konkretnymi ludźmi w celu realizowania swoich wielkich i mniejszych dzieł. Dlatego wdzięcznym sercem ogarniamy tych wszystkich, którzy byli u początku tworzenia szkoły w Zębie, bo istnienie szkoły w danej miejscowości bardzo ją nobilitowało i dawało jej podmiotowość społeczności. Ogarniamy naszym wdzięcznym sercem wszystkich, którzy odeszli do Pana, dyrektorów, nauczycieli, absolwentów, ale w sposób szczególny prosimy o światło Ducha Świętego, wszelkie dary dla obecnej kadry wychowawczej, kadry pedagogicznej, wszystkich uczniów, począwszy od szkoły podstawowej, rodziców, o to, abyśmy umieli w naszym codziennym życiu odkrywać Boże zamiary, bo tylko wtedy to, co czynimy współpracując z Bogiem, staje się dobrem trwałym, fundamentem dla dobra wszystkich. Wiemy, że w naszym życiu są słabości, grzechy, zaniedbania, co uniemożliwia czasem Panu Bogu działania. Za te wszystkie momenty w naszym życiu chcemy teraz przepraszać, aby godnie tę ofiarę uwielbienia złożyć Bogu. Przewielebni księża, czcigodni goście, absolwenci zespołu szkół w Zębie, drogi panie dyrektorze, drogie grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, drodzy rodzice, droga młodzieży, kochane dzieci. Dzisiaj, kiedy świętujemy 130-lecie szkoły w Zębie, próbujemy wyobrazić sobie setki, a może nawet tysiące uczniów, którzy w ciągu tych lat uczęszczali do tej szkoły. Myślimy o nauczycielach i wychowawcach, którzy tu pracowali. Nie jesteśmy w stanie policzyć wszystkich godzin lekcyjnych i przerw, narad pedagogicznych, wywiadówek. Owszem, trochę łatwiej określić etapy dziejowe, jakie ta szkoła przetrwała. Zawieruchy wojenne, zmieniające się systemy ideologiczne i związane z tym programy wychowania ideowego. Szczególnie interesujące byłoby poznanie wszystkich absolwentów tej szkoły, wśród których na pewno znaleźlibyśmy ludzi wybitnych, którzy potem kształtowali oblicze tej ziemi, swoich społeczności i rodzin. Na pewno w tej szkole rozpoczynało swoją edukację wielu przyszłych kapłanów, sportowców, inżynierów, fachowców różnego typu, a przede wszystkim matek i ojców rodzin. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy z okazji dzisiejszej uroczystości zastanowili się nad samym celem szkoły, nad jej istotą, posłannictwem, które przecież jest niezmienne od wieków. W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania
Posłużę się przykładem Chrystusa nauczyciela i szkoły, jaka wokół Jego osoby się ukształtowała, szkoły Jego uczniów. Moi kochani, Jezus był dobrym nauczycielem. Upewnia nas o tym pewien młody człowiek, który podszedł do Jezusa i zapytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić? Bo dobry nauczyciel nie tylko uczy dodawać i odejmować, nie tylko przekazuje suchą wiedzę o świecie, ale uczy rozumieć, uczy szukać sensu i celu życia i pokazuje drogi wiodące do tego celu. Moi drodzy, Chrystus nauczyciel niewiele pisał, prawie wcale. Nie używał tablicy do pisania. Jedyną tablicą w szkole Chrystusa była tablica przymierza, na której Bóg wyrył swoje przykazania. Tablice przymierza zawierają wszystko, co dotyczy życia Boga i człowieka. Ani jedna jota, ani jedna literka na tej tablicy nie została przez Jezusa ani skreślona, ani zmieniona, ale potwierdzona i wypełniona. Moi kochani, Jezus nie uczył matematyki. Owszem, uczył, jak mnożyć talenty. Gdy mówił, że jednemu dano 5, innemu 2, a jeszcze komuś 1. Chrystus uczył ważnej umiejętności pomnażania talentu. I tego, że człowiek nie powinien zakopywać otrzymanych talentów, nawet jeśli ma ich mało. Rachuby Chrystusowe były bardzo dziwne. Dla Niego liczba 1 znaczyła więcej niż 99, gdy dla odnalezienia jednej zagubionej owieczki pozostawił 99 innych. Jak wiele czasu i cierpliwości wymaga uczeń wsławy, by go najpierw odnaleźć, zauważyć i dać mu szansę rozwoju. Pan Jezus nauczyciel nie uczył geografii ani biologii, ale uczył zachwytu nad pięknem przyrody otaczającego świata, gdy mówi: przypatrzcie się ptakom, przypatrzcie się liliom polnym, jakie są piękne. On uczył pokory wobec świata i zachwytu wobec dzieła stworzenia i Stwórcy. Był nauczycielem otwierającym serce i oczy na piękno świata. Wielki to nauczyciel, który potrafi zaszczepić w swoim uczniu pasję poznawania świata. Moi kochani, Chrystus nauczyciel również uczył swoich uczniów zdolności rozpoznawania znaków czasu. Uczył mądrego rozumienia i odczytywania historii. Jeszcze dzisiaj tak wielu ludzi nie posiadło tej ważnej, życiowej umiejętności. I wreszcie, moi drodzy, Jezus nauczyciel nie był politykiem,
ale uwrażliwiał swoich uczniów na to, że władcy narodów uciskają, a wielcy dają odczuć swą władzę. I dodawał zawsze: nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. Chrystus uczył mało popularnej dzisiaj umiejętności służenia sobie nawzajem. Jak ważna to nauka dzisiaj, gdy ludzie często, jak to się mówi, po trupach, ale dążą do swoich celów. Moi kochani, wiemy, że szkoła nie jest wyłącznie miejscem zdobywania wiedzy o świecie, ale jest miejscem, w którym zawiązują się przyjaźni, czasami głębokie, na całe życie. Codzienna praca nauczyciela w szkole, ta praca naprawdę oddana, to poświęcenie własnego życia dla wychowania młodego pokolenia. To oddawanie życia za powierzonych nam młodych ludzi. Nie ma większej nagrody dla nauczyciela niż uczeń, który całe swoje życie wspomina mądrość, dobroć i wyraźną osobowość swojego wychowawcy. Może właśnie dlatego święty Jan Paweł II, wspominając swoich nauczycieli i szkoły, które ukończył, uniwersytety, gdzie był studentem, pisał: miłość mi wszystko wyjaśni, miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Papież miał na myśli najpierw miłość Boga, która w ciągu całego jego życia objawiała mu się na różny sposób. W mądrości i wiedzy jego profesora, w życzliwości starych wychowawców, aż do prostych sprzątaczek w szkołach i woźni. Bo tak naprawdę, moi kochani, w szkole nie ma osób nieważnych. W szkole wszyscy są ważni. Od pana dyrektora, przez całe grono pedagogiczne, panią sekretarkę, osoby dbające o czystość, do pana woźnego, który otwiera i zamyka szkołę. Moi kochani, czasy, w których żyjemy, niosą nowe wyzwania wobec szkoły i nauczycieli. Myślę zresztą, że w każdym czasie i zadanie szkoły, i rola nauczycieli były takie same. I szkoła, i nauczyciel to pewne niezmienne, zaraz po ojcu i matce, wobec zmieniających się doktryn politycznych, systemów. Kiedy myślimy o normalnej szkole i o dobrym nauczycielu, to zawsze wyobrażamy sobie ważne miejsce pośród wszystkich innych instytucji. I wyobrażamy sobie człowieka, który zaraz po rodzicach został powołany, by swemu wychowankowi pomóc stać się człowiekiem. Owszem, nikt nie zastąpi młodemu człowiekowi ani matki, ani ojca, ale też nikt nie zastąpi dobrej szkoły i oddanego nauczyciela.
Moi kochani, chciałbym powiedzieć, że wśród wielu celów, jakie stawia sobie szkoła, jakie stoją dzisiaj przed każdym wychowawcą, ten jest najważniejszy. Pomóc młodemu człowiekowi stać się sobą, czyli tym, którym został przez Boga przewidziany. Stać się dobrym człowiekiem. Rozpoznać i rozwiązać do końca całe to bogactwo ducha, intelektu, uczuć, woli, zdolności, jakie Bóg Stwórca złożył w sercu młodego człowieka. Podczas spotkania z nauczycielami i katechetami w 1991 roku we Włocławku Jan Paweł II powiedział takie słowa: pragnę dzisiaj tu, z tego miejsca i przy tej okazji, tego spotkania, po prostu ucałować jeszcze raz ręce moim rodzicom, a równocześnie ucałować ręce wszystkim moim nauczycielom, nauczycielkom i moim katechetom, którzy uczyli mnie w szkole podstawowej, w gimnazjum, aż do matury, kładąc fundamenty pod przyszłość człowieka. Najmilsi, kończąc, chciałbym z całego serca tego właśnie życzyć panu dyrektorowi, całemu zastępowi nauczycieli i pomocników, siostrom Zofią i panią katechetką, którzy krok w krok, dzień w dzień, wokół tego jednego zadania spotykają się w naszej szkole i temu celowi poświęcają wszystkie swoje siły i umiejętności. Każdy według swojej dziedziny, każdy według wielkości swojego nauczycielskiego serca, by Chrystus, dobry nauczyciel, pomagał nam sam stawać się sobą przez to, czemu się poświęcamy, i by pomagał stawać się sobą tym, dla których codziennie oddajemy wszystkie swoje siły, czyli naszym uczniom. Drodzy bracia i siostry, niech będzie uwielbiony Bóg za wszelkie dobro, jakie nasza szkoła wypracowała w ciągu tych 130 lat. Niech będzie Bóg uwielbiony w tych, którzy dzisiaj kształtują oblicze naszej szkoły i to niepowtarzalne oblicze każdego wychowanka. Amen. Zanieśmy nasze pokorne prośby do Boga. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i cały Kościół nauczający, aby z wielką uwagą przekazywał ludziom pełną wiarę płynącą z Ewangelii Pana Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dyrekcję nauczycieli i pracowników naszego zespołu szkół, aby napełnieni mocą Bożą przekazywali wychowankom nie tylko wiedzę, lecz także wartości moralne i duchowe. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci i młodzież uczącą się, aby wpatrzeni w przykład swoich patronów, Heleny Marusarzównej i świętego Jana Pawła II oraz ludzi dorosłych, zdobywali to, co w życiu najważniejsze, i wyrośli na dobrych Polaków i katolików. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za wszystkie rodziny z naszej parafii, aby były domowym kościołem, w którym każdy jest otoczony szacunkiem, miłością i wspierany jest dostarczaniem do świętości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas z Panem. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, za zmarłych nauczycieli, pracowników, absolwentów i uczniów naszej klasy, naszej szkoły, aby przez stawiennictwo Matki Bożej, Królowej Nieba cieszyli się uczestnictwem w chwale zbawionych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy w Eucharystii znajdowali siły do pokonywania trudności i każdego dnia z zapałem oraz głęboką wiarą wypełniali przykazania Boże. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący wieczny Boże, w pokorze serca zanosimy do Ciebie nasze modlitwy, ufając, że je wysłuchasz, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Podczas Eucharystii przynosimy symboliczne dary. Przedstawiciele grona pedagogicznego ofiarują świecę. Przynosimy przed Twój ołtarz Pani zapaloną świecę, znak światła i miłości, która przypomina nam, że powołaniem każdego człowieka jest kochać, bo tylko miłość daje wzrost, buduje i tworzy. Niech nas prowadzi światło wiary i tylnej miłości, abyśmy nie zawiedli Pana Jezusa, Kościoła i drugiego człowieka. Uczniowie przynoszą kwiaty, które przypominają nam o wdzięczności. Przyjmij od nas, Panie Jezu, te kwiaty, przez które chcemy podziękować za 130 lat istnienia naszej szkoły. Pragniemy podziękować za wszystkie łaski i dary, którymi nas obdarowałeś. Przedstawiciele rodziców składają na ołtarzu chleb i wino. Panie Jezu, przynosimy w darze hostię, wino i wodę, które za chwilę staną się Twoim ciałem i Twoją krwią, i prosimy, włącz nas w swoją świętą ofiarę i obudź w nas pragnienie częstego spotykania się z Tobą w Najświętszym Sakramencie. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Pawłowi II, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego słowami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. To czyńcie na moją pamięć.
Ofiarujemy sobie Boże, które życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. To pośród oglądania Twojej światłości prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodnicą Dziewicą Maryją, świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem, świętą Anną, naszymi świętymi patronami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Oto Baranek Boży, który płaci grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie mi zrobione na przyszłość. Oh.
edukacji w wykonaniu zespołu z Thank you.
Kamizery, świętej pamięci księdza Stanisława Bartyla, świętej pamięci Andrzeja Pudzińskiego, świętej pamięci Marii Stok, świętej pamięci Stanisława Madyja, świętej pamięci Stanisława Domagały, świętej pamięci Stanisława Nowakowa. Bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora zespołu szkół w Zębie, pana Piotra Malinowskiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak zostało powiedziane, listopad to miesiąc zadumy, wspomnień, to okres patriotyzmu, ale dla nas w związku ze 130-leciem szkoły również okazja do spotkania w tak zacnym gronie. Proszę Państwa, witam serdecznie szanownych gości księdza proboszcza Kazimierza Sołtysika. Księży z Rodowodem Zębiańskim, księdza Józefa Lasaka. Księdza Andrzeja Papieża. Księdza pracującego w parafii ZON, księdza Jana Michała. Siostrę Ereny Adamską. Sztandarowe gminy, szkół, oddziału Związku Podhala i Ochotniczych Straży Pożarnych. Panią Marzenę Bąk, przedstawiciela delegatury kuratorium oświaty w Nowym Parku. Starostę Tatrzańskiego, pana Piotra Bąka. Wójta gminy Poronie, pana Bronisława Stora. Przewodniczącą Rady Gminy, panią gminy Poronie, oczywiście panią Zofię Górską. Komisję Edukacji i Polityki Społecznej z przewodniczącym panem Markiem Wójcikiem. Radny gminy Poronie, w tym panią Anię Zasadę, pana Stanisława Staszla, pana Andrzeja Staszla oraz radnych poprzedniej kadencji. Sołtysa sołectwa ZON, pana Andrzeja Lasaka-Bornego. Radę sołecką sołectwa ZON z przewodniczącą panią Agatą Stolą. Sołtysa sołectwa Bustryk, pana Józefa Rafacza. Dyrektora administracji placówek oświatowych w Poronie, panią Annę Woźnicę wraz z pracownikami. Dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli gminnych szkół oraz przedszkola w Poroninie. Dyrektorów i przedstawicieli szkół współpracujących Szkoły Podstawowej nr 1 w Zakopanem, Zespołu Szkół w Sierockiem, Zespołu Szkół w Pogórskiej Woli. Członków rodziny Heleny Marusarzówny, panią Marię Marusarz. Przedstawicieli instytucji, organizacji i stowarzyszeń współpracujących ze szkołą. Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, panią Krystynę Kasak. Prezesa Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność, panią Renatę Sierczyk. Prezesa Związku Podhala w Polsce, pana Andrzeja Skupnia. Przedstawicieli Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przedstawicieli Powiatowej Policji Zakopana. Państwowej Straży Pożarnej Zakopana.
pedagogicznej i również na kapelę. Witam również przedstawicieli Podkaleńskiego Banku Spółdzielczego za kapelę. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Porolinie, panią Elżbietę Stoch. Panią Danutę Lasak, pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Biblioteki. Kierownika Gminnego Centrum Informacji i Promocji w Porolinie, pana Łukasza Nodzyńskiego. Panią Katarzynę Swajną z Różek, pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Porolinie. Pracowników Ośrodka Zdrowia w Lewie. Panią dr Marię Lambert. Wieloletni juror konkursu Jan Paweł II, patron najgodniejszy, panią Anitę Żeglen, panią Barbarę Jurek, pana Stanisława Stola. Przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębie i Bustryku. Prezesa Oddziału Związku Podhala w Zębie, panią Annę Sowa. Prezesa Oddziału Związku Podhala w Bustryku, panią Beatę Kalawę. Zespół Zbójnicy wraz z kierownictwem z panią Małgorzatą i panem Tomaszem Słodyczkiem. Słynnych sportowców, absolwentów szkoły, a wśród nich pana Józefa Łuszczka. Panią Beatę Lasek. Członków rodziny Kamila Stowa, ojca pana Bronisława Stowa. Członków rodziny świętej pamięci Stanisława Lasaka Marysioka. Członków rodziny świętej pamięci Stanisława Bobaka. Witam serdecznie również panią Jadwigę Brucińską, Piksę, córkę wieloletnich nauczycieli i kierowników szkoły. Panią Agnieszkę Kierszyn, kierownika i dyrektora szkoły w latach 1970-75. Pana Zbigniewa Bochomkę, dyrektora szkoły w latach 2003-2004-2005 oraz wieloletniego nauczyciela. Nauczycieli pracujących w latach minionych oraz obecnie oczywiście pracujących, także pracowników administracji i obsługi szkoły. Członków Społecznego Komitetu Budowy Szkoły i Społecznego Komitetu Budowy Gimnazjum. Wszystkich rodziców wraz z Zarządem Rady Rodziców i Przewodniczącą panią Anną Zasadą. Byłych przewodniczących Rady Rodziców, pana Stanisława Staszla, pana Józefa Styrczule i pana Józefa Antoła. Witam wszystkich uczniów i absolwentów. Witam również sponsorów dzisiejszej uroczystości, mieszkańców Zębu, Bustryku i pozostałych sołectw gminy. Również przyjaciół, sympatyków szkoły i przedstawicieli mediów. Prosimy gości o okolicznościowe wystąpienia. Zapraszam przedstawiciela delegatury Kuratorium Oświaty Planetarnej, panią Marzenę Bok. Serdecznie gratuluję dzisiejszego
jubileuszu. Jego znaczenie nikt podkreślał w słowa. Kto liczy na tygodnie, ten sieje trawę. Kto liczy na lata, sadzi drzewa. Ale kto liczy na stulecia, ten wychowuje i kształci się dzieci. Dzisiejsza uroczystość to okazja do podkreślenia zasług tych osób, które przez te lata tworzyły tą szkołę, które dbały o rozwój edukacji, przekazywały wiedzę, kształtowały umiejętności oraz zmieniały wizerunek szkoły. Również do sposobność do złożenia życzeń tym, którzy dzisiaj piszą kolejne karty historii tej szkoły. Zatem nauczycielom, wychowawcom życzę realizacji wielu wartościowych przedsięwzięć, inicjatyw na rzecz uczniów i społeczności lokalnej. Niech edukacyjne i wychowawcze sukcesy uczniów będą dla Państwa źródłem osobistej radości, a trudności, na które jako nauczyciele napotykamy, stają się bodźcem do dalszego własnego rozwoju. Uczniom, dzieciom i młodzieży życzę, aby mądrze i odpowiedzialnie wykorzystały lata spędzone w szkole dla poszerzania swojej wiedzy, dla kształtowania zainteresowań, uzdolnień i również kształtowania postaw w oparciu o wartości bliskie sercu każdego Polaka. Wszystkim Państwu, dla których Szkoła Wzajemnie stanowi wspólne dobro, życzę radosnego świętowania dzisiejszego dnia. Dziękuję.